Witajcie w kolejnej odsłonie Wikinga Odkrywcy. Ostatnio zabraliśmy Was do miasta Wigan, które jest stolicą Ilocos Sur, czyli południowej części Ilocos. A dzisiaj jesteśmy w północnej części Ilocos. Jesteśmy w stolicy tego regionu, Lauak. I jest to bardzo znane miejsce z tego względu, że ta ziemia wydała jednego z bardziej popularnych prezydentów sprzed 20 lat. Nazywał się Ferdinand Marcos i właśnie jesteśmy nieopodal jego domu, w którym się urodził. Także zabierzamy Was tam do środka. Musimy kupić bilet. 30 peso, czyli znowu groszowe sprawy. Nie, może uważacie, że trochę jest ten kanał trochę nudny z tego względu, że pokazuje historię, ale chciałem zrobić to trochę inaczej. Każdy z reguły pokazuje, wiecie, plaże, jakieś miejsca turystyczne tylko i wyłącznie. A ja chciałbym poznać trochę bardziej mentalność tych ludzi poprzez historię, która ich ukształtowała. Wynajęliśmy dzisiaj sobie trajka za 600 peso. Ponieważ ta część Ilocosu jest dosyć rozległa i takie fajniejsze i ciekawsze miejsca po prostu są w dosyć dużych odległościach od siebie. I gdybyśmy chcieli za każdym razem wynajmować trajka w poszczególne miejsce, wyszłoby nas to dużo drożej. A tak mamy za 600 koron wynajętego kolesia tak długo jak będzie trzeba. 600 koron, 600 peso oczywiście. Czyli to jest około 40 kilka złotych. No i ten koleś zawiezie nas po prostu w każde miejsce, jakie będziemy chcieli. Dostaliśmy mapkę z wszystkimi miejscami. Bilety. Ok. I możemy wchodzić do środka. No, tak właśnie Asia mówiła, on tutaj mieszkał. His mausoleum is in the second side, second way. Za czasów, in this time, maybe this president, one peso was $1? Za czasów tego prezydenta, wyobraźcie sobie, że wartość jednego peso równała się wartości jednego dolara amerykańskiego. I zapytałem ostatnio Asi, dlaczego ten rząd został obalony, tego prezydenta. No i powiedziała, że po prostu ludzie, którzy chcieli robić brudne interesy, mieli za ciężko. Zrobili rebelię, obalili tego prezydenta i teraz jest tak, jak jest. Czyli nieciekawie. Wchodzimy do środka. Jest his wife, yeah? Imelda Marcos. Imelda Marcos, żona prezydenta. One of our senators. Teraz jest jednym z senatorów na Filipinach. A to prezydent Marcos w całej krasie. Wyjdziemy sobie na ogród. No, widok miał całkiem fajny z domu. Jest around 15 km from the center, yeah? 16 km. To jest 16 km od centrum Lauak. Także pójdziemy teraz do pokoju, w którym on się urodził. Thank you.
don't bump my bus. When he was a child. His youngest son. Yeah, thank you very much. And this is a sketch of Bongbong Marcos when he is 9 years old. Okay. To jest rysunek prezydenta, kiedy miał 9 lat. So, i jego pokój. Go, I will make a picture for you. Zrobiła się zdjęcie z prezydentem. Standardowo krata, wszędzie krata. Idziemy dalej. Kwarto na Bongbong Marcos. Okay. Pokój gościnny. Ale powiem wam, że bardzo przyjemnie jest w środku. Jest fajny chłodek, fajny wiatr. You cannot open it. Don't open it. Don't. Idziemy dalej. A to jest replika gabinetu z Manili, tego prezydenta. Sir, this is the replica of the study room in Malacanang. Okay, thank you. At yun naman po mga retrato ko sa likuran, yun po yung mga naging inspirasyon niya po noon na mag-uho po ng One Great Nation. Binasa niya po lahat ng mga libro. Si Tere, of his inspiration for to build a One Great Nation. I właśnie Asia powiedziała, że tu można zobaczyć inspiracje, które czerpał prezydent, żeby stworzyć wspaniałą nację filipińską. Paru ludzi znał. Come here also. It's the only president who could have a speech without, you know, without preparing anything. Yeah, he's the only president around the world. Yeah, I don't know. I just said, he knows few people. Come on. Także ten prezydent jest tutaj kochany, uwielbiany. Give me baby your camera, I will make a picture here for you. Klimatyzacja. Thank you.
Philippines. No, był twórcą jednego z największych mostów na Filipinach. Dlatego prezydenta po prostu, no, kraj się bardzo dynamicznie rozwijał. Manila Airport. Prezydent rządził tutaj 20 lat temu. Teraz przejdziemy przez sufit. Tutaj pokażę wam mapę Filipin i czerwoną linią zaznaczona autostrada, którą on wybudował. I teraz po prostu Asia mówi, że nic nie buduje. Zobaczcie. I projekty, które zainicjował, a obecnie nic. Ale masakra, zobaczcie. Od północy Luzonu po samo południe Mindanao.